Zdarzyło ci się oglądać telewizję z wiadomościami cały dzień? Czytałeś pod rząd wszystkie dzienniki czy strony www z bieżącymi newsami? Jeśli nie, a spróbujesz, to będzie to jeden z twoich najbardziej depresyjnych dni w życiu. Wojna, głód, śmierć, podatki, bezdomni, recesja, bezrobocie, imigranci, politycy, depresja, zabójstwa, wojny, śmierć, podatki. W kółko i w kółko. Zwłaszcza w telewizji, gdzie powtarza się wiadomości co 15 czy 30 minut. Wyglądasz przez okno, a tam świergot ptaszków, piękny zachód słońca, sąsiadka z pieskiem na spacerze. Gdzie to się wszystko u licha dzieje? Ci dziennikarze muszą to wszystko zmyślać. Na pewno wyładowują swoje frustracje na nas. Piszą to wszystko na kolanie, na poczekaniu. Dziś o złych wiadomościach i w drugiej części animacji o tym, dlaczego każdy z nas jest potomkiem ludzi przepełnionych strachem. Ten wstęp to luźna parafraza starego sketchu legendarnego komika Billa Hicksa. O tyle ciekawa, że nadal aktualna. Co sprawia, że jesteśmy wręcz przytłoczeni złymi wiadomościami? Jak to się dzieje, że im dłużej eksponujemy się na bieżące wiadomości, tym smutniejszy i przykry świat się wydaje? Pamiętam ten moment jak dziś, pierwsze 2 tygodnie po wyprowadzce z rodzinnego mieszkania. Pierwsze 2 tygodnie bez telewizora. Miałem wtedy 19 lat. Po 2 tygodniach odczułem, że jestem jakiś spokojniejszy, pogodniejszy, pozytywniej nastawiony do świata. Może to też fakt wyprowadzki, ale tak naprawdę moją głowę przestał bombardować ciągły szum. Pytanie na śniadanie, kawa na ławę, ława na kawę, obiad do gadania, gadanie do obiadu. Po drodze to wszystko, co wymienione wcześniej. Wypadki, tragedie, korupcja, złodziejstwo, politykierstwo. Człowiek podskórnie chodził zestresowany. I chłonie ten śmietnik, nawet jeśli tego nie słucha, to i tak słucha. Zna gadające głowy gadają, a świat robi się jakiś taki przykry. Jeden z moich największych mentorów, profesor psychologii Steven Pinker, bardzo jasno pokazuje w książce Zmierzch przemocy, lepsza strona naszej natury, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach dla ludzkości od zarania dziejów. Ten dysonans jest naprawdę ciekawy, gdyż patrząc na globalne statystyki liczące na 1000, 10 tysięcy czy 100 tysięcy mieszkańców danego regionu, nigdy w historii ludzkości nie było tak mało napaści, tak mało morderstw, tak mało gwałtów, tak mało ekstremalnej biedy, tak mało głodu, tak mało wojen, tak mało chorób i epidemii, tak mało bezdomności, tak mało ludzi bez dostępu do podstawowej opieki medycznej, tak mało ludzi żyjących w strefie działań wojennych, tak wysokiego odsetka przeżywalności niemowląt, tak długiej średniej długości życia. Listę można ciągnąć i uszczegółowiać bez końca, ale napawa ona optymizmem i stoi w oczywistym kontraście do naszego odczucia, czy też przekonania, że świat jest z tygodnia na tydzień coraz bardziej niebezpiecznym i złym miejscem. Trochę jak w scenie z genialnego filmu The Network z 76, gdzie w oscarowej roli Howard Beale, grany przez Petera Fincha, krzyczał do telewizorów. Nie muszę ci mówić, że sprawy mają się źle. Wszyscy wiedzą, że jest źle. Ludzie po godzinach pracy boją się, że tej pracy za chwilę mieć nie będą. Pieniądz traci na wartości z dnia na dzień. Banki bankrutują. Skandal goni skandal. Ludzie umierają na ulicy. Nikt nie łapie bandziorów. I nikt nie wie, co z tym zrobić i jak to zakończyć. My wiemy, że powietrze jest trujące, a jedzenie nie nadaje się do jedzenia, więc siedzimy w tym swoim salonie i oglądamy telewizję, a tam jakiś prezenter mówi nam, że dzisiaj było 5 brutalnych morderstw, potężna korupcyjna afera i 60 napaści. Mówi to w sposób taki, jakby tak właśnie miało być. Wiemy, że jest źle, gorzej niż źle, więc nie wychodzimy z domu, nie wyjeżdżamy z miasta. Siedzimy w salonie i nasz świat z dnia na dzień staje się coraz mniejszy i mniejszy. I jedyne co mówimy to zostawcie nas w końcu spokoju w naszych domach, chociaż tam. Pozwólcie mi mieć chociaż mój komputer, mój internet, moją konsolę i nie będę się już odzywał. Zostawcie mnie w spokoju. To luźna parafraza słów Howarda Beale z genialnego monologu I'm Mad as Hell, pokazująca jak osaczonym można stać się przez wrogi świat kreowany przez media. Zresztą gorąco polecam cały film The Network. To faktycznie paranoja, potęguje stres, zawęża horyzonty, daje spojrzenie na świat przez lęk, strach i uprzedzenia. Sam się na tym łapię, gdy przypadkiem coś mnie najdzie, popełnię strategiczny błąd i wdam się w wymianę argumentów na dowolny zapalny ideologicznie temat na Facebooku. Niezależnie od rezultatu dyskusji, zresztą często bezowocnej, czuję, że po takich rozmowach potrzebuję wziąć prysznic. Taka czarna chmura niezadowolenia snuje się po mojej głowie jeszcze dłuższy czas. Niezdrowe emocje, jakie pojawiają się i negatywny pryzmat, przez jaki filtrujemy wiadomości, które omawiamy, to wszystko ostatecznie obniża jakość naszego życia. Zresztą i tak mam ten luksus, że od 19 roku życia nigdy świadomie nie miałem u siebie telewizora.
Pamiętam natomiast, że mój dziadek, jak jeszcze żył, potrafił w emocjach drzeć się w kineskop. Tak go wzburzały wiadomości. Cieszę się, że chociaż od tego jestem wolny. Dlaczego więc ten rozdźwięk, że te złe wiadomości dominują? No bo to się ogląda. Ludzie są ciekawi, klikają. Gdyby nie klikali, gdyby gałki oczne nie były wlepione w ekran, uszy nastawione na słuchanie, rynek szybko zweryfikowałby, że klient oczekuje innej treści. A jednak kompilacje wypadków, dramaty, bijatyki, skandale to jest coś, co ogląda się z niezdrową ciekawością. Zatrzymajmy się na chwilę przy takiej typowej szkolnej bójce. Dwóch kogucików się okłada, a co wokół nich? Zbiera się tłum krzykaczy, którzy trzymają dystans, ale z reguły towarzyszą temu dźwięki jak z małpiego gaju. Tak, jesteśmy gadającymi małpami. Sprowadzeni do najprymitywniejszych instynktów, te biorą nad nami kompletną kontrolę. A za tą kontrolą i tymi instynktami kryje się głęboka psychologiczna prawda o człowieku. A brzmi ona: jesteśmy potomkami tchórzy. Albo, żeby być precyzyjnym, potomkami tych, którzy żyli w ciągłym strachu. I nie mówię o twoim dziadku, który dzielnie walczył z Wehrmachtem, czy został zesłany na Sybir. Nie mówię też o pra-pradziadku, który był gońcem w powstaniu listopadowym. Nie mówię też o pra-pra-pra-pradziadku, kanonierze z bitwy pod Wiedniem. To twierdzenie nie ma nic wspólnego z potocznym rozumieniem tchórzostwa czy strachu. Myślę raczej o twoim pra-pra-pra i jeszcze 100 i 1000 pra-dziadku na sawannie. Kto miał większą szansę przeżycia? Wyobraź sobie, dwóch takich jegomościów skrada się przez wysokie trawy, polują na małą zwierzynę. Słyszą szelest w krzakach. Co robią? Tchórz od razu rzuci się do ucieczki, zakładając, że to jakiś drapieżnik. Ciekawski i odważny stwierdzi, że to pewnie wiatr i podejdzie sprawdzić. Jeśli to był wiatr, okej. Różnica między nimi jest w odrobinie zmęczenia. Jeśli jednak był tam tygrys, to nasz odważny jegomość został obiadem, a tchórz wrócił do plemienia i no miał więcej szans reprodukcyjnych. Świat był wtedy bardzo brutalnym miejscem, gdzie postępowanie zachowawcze, z naszej perspektywy w cudzysłowie zlęknione, dawało większe szanse na przetrwanie i reprodukcję. Jeśli powtórzysz ten proces tysiące razy na przestrzeni setek tysięcy lat, otrzymasz ludzi, którzy mają zaszyty głęboko w głowie mechanizm ucieczki i strachu przed nieznanym. Dopiero bardzo niedawno w historii Homo sapiens zaczęliśmy rozumieć te mechanizmy, a około 100 lat o nich skutecznie pisać i je badać. To nie są rzeczy, które jesteśmy w stanie zmienić przez parę pokoleń. Strach był podstawową funkcją przetrwania, teraz często nam przeszkadza w świecie bez takich prymitywnych zagrożeń. Ale to dalej nie tłumaczy, czemu lgniemy do złych wiadomości. Według tego powinniśmy od nich wręcz uciekać. To łączy się z drugim aspektem zaszytym głęboko w psychologii. Otóż, gdy coś jest potencjalnym zagrożeniem, a nasz umysł nie rozróżnia wirtualnego zagrożenia skrytego za ekranem telewizora od prawdziwego, wówczas zastygamy i obserwujemy postęp wydarzeń. To trochę jakbyśmy na swojej drodze spotkali węża. Zastygamy i czekamy, czy on zrobi jakiś ruch w naszą stronę. Nie odrywamy od niego oczu i szykujemy się na atak. Niestety nasz umysł nie odróżnia, co jest prawdziwe, a co w fikcyjnym świecie monitora. Dlatego wężowe gęby polityków tak przyciągają wzrok, a ciało szykuje się do ataku. Do tego dołącza kolejna psychologiczna zasada. Większość złych wiadomości dotyczy innych ludzi. Jesteśmy tak samo prymitywnie zaprogramowani do badania intencji i zamiarów innych. Więc jesteśmy ciekawi nie tylko każdej informacji o nich, ale jeśli możemy oglądać obcą osobę, zrobimy to, oceniając jej intencje i zagrożenie, jakie potencjalnie dla mnie może stanowić. To podświadome, taka zaszyta, chorobliwa ciekawość połączona ze strachliwym badaniem intencji nieznajomych prowadzi nas znowu do złych, toksycznych wiadomości. Z jakiegoś zresztą powodu bardzo chcemy znać wizerunki przestępców, a wizerunki osób niebezpiecznych wywołują niezdrową ciekawość. Czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy potomkami strasznie zlęknionych tchórzy, którzy uciekali na każdy szum w krzakach. Mamy to zaszyte w głowie bardzo, bardzo głęboko i będziemy nieracjonalnie lgnąć do złych wiadomości. To, co kiedyś pozwalało nam przetrwać, ten instynkt samozachowawczy, teraz w niezdrowy sposób przyprawia nas o nihilizm i depresję. Bo jesteśmy po prostu otoczeni, w cudzysłowie, zagrożeniami. Gorąco polecam ci, jeśli nie lekturę, to chociaż wystąpienia Stevena Pinkera na temat spadków przemocy. Wpisz Decline in Violence w wyszukiwarce YouTube i na pewno znajdziesz jego prelekcje. Potrafią one odczarować ten mroczny świat. Świat pełen zaszytego lęku przed nieznanym zagrożeniem, uwagi skupione na tym, co mi zagraża, oraz niezdrowej ciekawości wobec nieznajomych.
miłego wychodzenia z tej mrocznej bańki. A ja dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!